Sezon rowerowy, czas rozpocząć. No, zobaczymy jak to. Kondycja. Nie jeździłem całą zimę. Dotarłem nad kanał. Bateria niestety skończyła mi się w nieodpowiednim momencie i założyłem teraz nową, ale część mojej interesującej dyskusji stracona została bezpowrotnie. W sumie niezły klimat, tak ludzie sobie chodzą albo biegają. Tu pacjent siedzi z kamerą na głowie i się rozgląda. Wie, że mieszkanie na tych barkach wcale nie jest takie tanie. Trzeba oczywiście kupić sobie najpierw barkę, która wcale nie jest taka tania. Trzeba płacić za nią roczną opłatę za korzystanie z takiej przystani, za przycumowanie, wszystkie media oczywiście. Jest to na pewno fajne. Latem niewątpliwie jest to bardzo urokliwe. Myślę, że pokażę wam sporo w tym sezonie takich urokliwych miejsc nad kanałami, ponieważ to są jedne z moich ulubionych tras rowerowych. W sezonie letnim jest to mega wypas, natomiast w zimę no to raczej średnia przyjemność mieszkania na czymś takim. W wilgoci i śmierdzącym kanale. No. Z drugiej strony tutaj pan sprzedaje jakieś gadżety. Te budynki, które widzicie teraz wprost, to znajdują się w miejscu, gdzie kiedyś stała fabryka Matchbox. Nawet tam pomiędzy nimi jest taka mała rzeźba upamiętniająca to miejsce, kultowe zresztą dla milionów małolatów, a przynajmniej dla wszystkich moich rówieśników. Myślę, że firma Matchbox i restauraki produkowane przez tąże firmę. O, tutaj pan sprzedaje ziółka. Ciekawe, co to za ziółka? Jakaś impreza się odbywa na barce. Towarzystwo widzę w jakichś śmiesznych strojach. Gość w jakimś kapeluszu. Alfred Leroy, tak, oczywiście, jakaś impreza. No, tego jeszcze nie widziałem, że na kanałach różnych można sobie wypożyczyć barkę i imprezować. Całkiem nieźle wygląda. Spoko. Myślę, że będę musiał z przyjaciółmi porozmawiać na ten temat, żeby wypożyczyć kiedyś coś takiego i sobie też poimprezować. Tutaj straszny syf. Dębowe mocne, niestety nasi to byli. Jeden z moich ulubionych tutaj fragmentów. Tutaj jakąś mają taką zatoczkę, gdzie jest mnóstwo tych barek. Płyty analogowe. Koleś sprzedaje. Idę spotkać się z chłopakami. Tak zwany wieczorek męski. Thank you.
koledzy właśnie tutaj się rozgrzewają. A kolega Solenizan właśnie po raz pierwszy gra na VR. Happy birthday, boy! It's gone! Oh, I don't know, it's a real hammer. No, don't worry, I'm not gonna do like a big... Santos! Jesteśmy na Chiswick Park, to takie miejsce, gdzie są biura różnych firm dużych, m.in. Discovery Channel, które to jest naszą głównym klientem. Będziemy promować naszą firmę i opowiadać ludziom o tym, o naszym samochodzie. Takie. Wszyscy się przygotowują, m.in. tutaj nasz zespół. Tutaj nasza zabawka, którą będziemy pokazywać ludziom. And this is our team. Hey. Oh yeah, that's funny. I ciekawą perkusję. Proszę bardzo. Chopping board. Chopping board. Czyli chopping board. Dobra gra słów. Jakaś nowa Kia. Elektryczna na to wygląda, bo ma tutaj ładowanie z przodu. Tak, elektryczna. Yeah, that's a cool one actually.
He knows how to play. You've been one of the best. Thanks, Mike. The crowd is jumping for Abdul. Well done, Abdul. Please. Did you just bend? Bent. Well done. Well done. Thanks.